Ja się nazywam Monika Chrzczonowicz i ze mną jest Bartek. Może Bartku, przedstaw się. Bartek. A oprócz tego... Oprócz tego były prezes OSP Krasocin. Zawodowo zajmuję się pozyskiwaniem środków zewnętrznych, a oboje jesteśmy też z projektu OSP Potencja Młodych. Tak, dlatego, że dzisiaj witamy Was na takim pierwszym live Q&A dotyczący pieniędzy w OSP i to jest w ramach tego projektu, czyli OSP Potencjał Młodych. Zanim zaczniemy, bo jeszcze żadnych pytań nie ma, ale mam nadzieję, że zaraz się pojawią, to w takim razie my mamy pytanie do Was. Mamy takie pytanie do Was dotyczące tego, jaki jest Wasz przeciętny budżet, Waszej jednostki OSP i jakie jest takie najważniejsze źródło finansowania, z którego po prostu finansujecie swoje działanie. Jakbyście mogli nam napisać, to byłoby super. Przeciętny budżet i jakie jest to najważniejsze źródło. A pytam się o to, dlatego że my w ramach tego projektu robiliśmy również badania w zeszłym roku jednostek i nam tam wtedy wyszło, że uwaga, jeszcze nie widzę żadnych odpowiedzi o przeciętny budżet, więc nie wiem, czy już mam podawać informacje, ale podam, bo to były dane za rok 2019, że wtedy przeciętny budżet to było około 17 tysięcy złotych. A najważniejszym źródłem finansowania były dotacje z Urzędu Gminy. No i patrzę, że Przemek też tutaj potwierdził, że to najważniejsze źródło finansowania to jest właśnie gmina. W tych naszych badaniach wyszło, że to dotacje z Urzędu Gminy, natomiast pytanie jest takie, czy to były dotacje, i to jest trochę pytanie do Ciebie, Bartek, bo jeszcze nie widzę żadnych tutaj pytań, czy te dotacje, jak myślisz, to były raczej dotacje takie celowe dla OSP, czy to były dotacje, które były z konkursów, tudzież z małych grantów? Myślę, że zdecydowanie to były dotacje celowe, tak? Ochotnicze straże pożarne są o tyle w uprzywilejowanej sytuacji, że dotacje na tę działalność ratowniczo-gaśniczą, szeroko rozumianą, teraz już na podstawie ustawy OSP, mogą dostawać po prostu bez konkursu, tak? Więc bardzo ważne tu są te relacje z samorządem, no i jakby jakość danej OSP, tak? Żeby mieć te argumenty, dlaczego taka, a nie inna dotacja i taka jej wielkość. Więc jak najbardziej zakonkursowe. Chyba że sprawy związane z działaniami OSP, które nie mieszczą się w tych celach ustawowych. No właśnie, trochę też przeglądam tutaj te komentarze. Potwierdzacie nam, że rzeczywiście to ta gmina chyba jak najbardziej jest tym najważniejszym źródłem. No czyli dziewczyny dobrze zrobiły badania w takim razie, skoro wychodzi nam teraz tutaj na tej takiej małej grupie. Ale patrzę też na jakieś kwoty, które się pojawiają. 25 tysięcy, około 20 tysięcy, czyli troszeczkę wyższe niż wtedy w tym 2019 roku, no ale wiadomo, że tam to była jakby przeciętna. Tutaj jeszcze też widzę, że pojawiają się takie informacje, że z NFOŚ, nie, z, tak, z gminy, to Emil napisał, tak, że też dotacje z tego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, tak, i dobra, to jest taka nazwa, że ja nigdy nie zapamiętuję, ale wiadomo, o co chodzi, też rzeczywiście mieliście. No dobra, no to trochę jakby, skoro zaczęliśmy o tych dotacjach, no to może trochę o nich powiemy i może Wam się też jakieś pytania do tego pojawią, bo Bartku, Ty powiedziałeś o takich dotacjach, które są faktycznie tymi celowymi, tak, dla OSP, natomiast jeśli chodzi o inne dotacje, no to jest tak, Wy, Ochotnicze Straże Pożarne, jesteście po prostu stowarzyszeniami, co tu dużo mówić, czyli organizacjami pozarządowymi. Czyli co możecie robić? Możecie korzystać z dotacji, które są normalnie ogłoszone z konkursów ofert. Najczęściej te konkursy ofert są ogłaszane przez gminy, ale tutaj widzę, że Krzysztof też data napisał, że też z powiatu. Tak, konkursy ofert mogą być ogłaszane na każdym szczeblu samorządowym. Na każdym właściwie. Też u marszałka też są konkursy. I to jest jeden ze sposobów zdobywania środków. Natomiast drugi ze sposobów, który
chyba trochę mniej jest przez Was stosowany, ale też poprawcie mnie, jeśli jest inaczej. Drugi sposób, taki też związany z dotowaniem przez samorządy, to tak zwane małe granty, małe dotacje. Czy Wy z nich korzystacie? Czy korzystacie z małych dotacji, z małych grantów? Bartek, ty masz jakieś doświadczenia w tym? Ja mam. Twoja OSP ma. Tak, tak. Widzę tutaj druh Krzysztof Datta napisał właśnie o tych konkursach dla NGO z powiatów. Nawiasem mówiąc, pozdrawiamy drucha i zapraszamy do czytania jego artykułów na temat właśnie środków strażaków. Także ci, którzy nie sięgają po strażaka, tam jest wiele cennych informacji właśnie od drucha Krzysztofa. Powiaty różnie, tak? Różnie ogłaszają te konkursy, więc wszystko zależy od powiatu, od jego zamożności i od tego, jak lobbujemy jako mieszkańcy, jako wyborcy, żeby powiaty środki na rzecz ochotniczych straży pożarnych czy w ogóle stowarzyszeń przeznaczały. Natomiast jeśli chodzi o te dotacje pozakonkursowe, o których mówi Monika, są bardzo cenne, tak? Możemy je w każdej chwili praktycznie uruchomić, zawnioskować do 10 tysięcy złotych. W przypadku, w których ja z OSP, w której działam, wnioskowaliśmy, były to dotacje na konkursy w zakresie kultury, tak? Czyli jakby te pozapożarnicze, ale bardzo cenne, bardzo ważne w ciągu roku uzyskać takie wsparcie na różne działania. Bo są te konkursy, o których czasami konkursy albo wnioskować pozakonkursowo, a wesprzeć na przykład działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, tak? Działania z zakresu edukacji, urzędy marszałkowskie, praktycznie każdy ogłasza taki konkurs i praktycznie coraz częściej z tych dotacji pozakonkursowych również te środki są rozdysponowane po urzędach marszałkowskich. Coraz więcej stowarzyszeń, fundacji orientuje się, że te środki no tak bocznymi drzwiami można troszeczkę wydać, więc... Nie zgadzam się Bartek, że to jest bocznymi drzwiami. To jest totalnie opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Tak, Krzysztof Kubasik, tak, to są małe granty, to jest ten tryb bezkonkursowy. No i trochę już Bartek powiedział, skąd można korzystać i super, że podzielił się naszym doświadczeniem. Też widzę, że niektórzy z Was piszą o tym, że również decydowaliście się na te środki, to ja trochę uporządkuję. Ten tryb pozakonkursowy tych małych grantów jest opisany, tak jak już powiedziałam, w tej ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. To jest artykuł 19a. I czasami się mówi też o tych pieniądzach, że to są pieniądze z trybu 19a. I okej, jak się spotkacie z takim określeniem, to jest dokładnie to, o czym teraz ja mówię. Do 10 tysięcy złotych jednorazowo, maksymalnie można się o to starać. I co drugi warunek, który jest też niezwykle ważny, to jest taki, że ten nasz projekt nie może trwać więcej niż 90 dni. Nie 3 miesiące, tylko 90 dni. I to ja na to też bardzo, bardzo mocno zwracam uwagę, bo nie każdy miesiąc ma 30 dni, więc niektóre są krótsze albo dłuższe. I to są dwa takie warunki, które są warunkami brzegowymi. Bartek powiedział coś bardzo ważnego, to znaczy to są takie pieniądze, które są dostępne dla organizacji przez cały rok. Ale czy rzeczywiście tak jest? No nie do końca, bo i to też jakby Bartek mówiłeś, to jest trochę tak, że to my wcześniej lobbujemy jako organizacje, w tym również jako ochotnicze straże pożarne, o to, żeby w ogóle znalazły się pieniądze na tak zwanym w budżecie gminy, w budżecie powiatu, znalazły się pieniądze na tak zwanym paragrafie dotacyjnym. No nie różnie go nazywają, nie? Ale tak mówiąc potocznie, paragraf dotacyjny. I jak tam te pieniądze będą, to gmina, powiat, ja będę się posługiwała gminą, bo to najczęściej jednak jest gmina, może w ramach tego trybu pozakonkursowego wydać maksymalnie 20% budżetu w ciągu roku na ten pozakonkursowy tryb. Cała reszta musi iść w konkursach ofert, bo konkursy ofert są tym takim najważniejszym trybem. Słuchajcie, ja tutaj bardzo dużo teraz mówię o takich różnych rzeczach, ale też nie martwcie się, my Wam wrzucimy linki do tego, gdzie to jest też opisane i uporządkowane, no bo trudno jest zapamiętać też wszystko od razu.
I teraz Przemek od razu zadał pytanie, ja na nie odpowiem. Czy jednostka musi mieć status OPP, aby skorzystać z małych grantów? Nie. Każda jednostka OSP jest organizacją, jest stowarzyszeniem, czyli jest organizacją pozarządową, czyli może korzystać z tego trybu pozakonkursowego. Moja podpowiedź do korzystania z tego trybu pozakonkursowego jest zawsze taka. Zanim złożycie wniosek w trybie małego grantu, to zapytajcie, czy w ogóle są pieniądze. Bo gmina to przyjmie, gmina przyjmie każdy taki wniosek, tak? Czy tam powiat, czy marszałek, przyjmie. Ale potem powie, sorry, nie ma pieniędzy. Bo jedna rzecz to są pieniądze, a druga to jest celowość takiego zadania, które jest rozpatrywane. To ja chyba tyle. Bartek, czy ty jeszcze do tych małych grantów coś chcesz dodać? Tak. Generalnie gmina przyjmie, ale gminy, powiaty też myślę, bardzo często nie wiedzą, że w ogóle że w ogóle można takie dotacje dać i często to sprawia pewną trudność, tak więc warto tutaj lobbować za tym, żeby te pieniądze na danych paragrafach się znalazły, tak? To jest bardzo istotne. Jeśli chodzi o ten status OPP, też spotkałem się z przypadkami, że członkowie OSP przychodzili, że no nie są OPP, a gdzieś w konkursie tak jest informacja, że musi być działalność pożytku publicznego. Natomiast większość organizacji prowadzi działalność pożytku publicznego, mimo że nie ma statusu organizacji pożytku, więc też musimy mieć tą świadomość. I bardzo fajnie wrzucił też link druh Krzysztof z Blizanowa, kiedy organizowali gminny turniej piłki nożnej MDP i środki zdobyli w zakresie wspierania i powszechniania kultury fizycznej. Czyli pamiętajmy, żeby się nie zawężać właśnie tylko do ratownictwa, tak? Nie tylko ratownictwo, nie tylko ochrona ludności, ochrona przeciwpożarowa, ale poszerzajmy te nasze myślenie o działaniach Ochotniczej Straży Pożarnej, tak? Więc to jest dobry kierunek, tak, jeśli myślimy o wpisywaniu się w różnego rodzaju środki finansowe. To ja tutaj pokażę, że Karolina nam też pokazała, że w tym roku wzięli na Izbę Pamięci z powiatu. No i to jest też super, taka możliwość również jest. No to okej, jeśli o małe dotacje będą jeszcze jakieś pytania, to oczywiście odpowiemy. Tak, tutaj Krzysztof jeszcze do nas pisze, że dodać, że co do zasady wnioskować o pieniądze z budżetu powiatu należy zorganizować coś. Oczywiście, Krzysztofie, tak, masz rację, to znaczy jakby to jest w ogóle ogólna zasada, niezależnie od tego, czy to będzie mała dotacja, czy to będzie konkurs, który jest ogłoszony przez powiat, no to jeśli startujecie do powiatu, to nie może być tylko i wyłącznie do jednej gminy ograniczone, bo wy startujecie do powiatu, czyli jakby to musi mieć szerszy zasięg. Taki zasięg lokalny, terytorialny, odpowiedni dla tego powiatu. Nie chodzi o to, że od razu cały powiat musicie objąć, ale jednak mimo wszystko to musi być trochę więcej niż ta jedna gmina. Dobrze. Bartku, pojawiło nam się pytanie od Radosława. Czy ty mógłbyś na nie zechcieć odpowiedzieć? Czy... Dzisiejsze spotkanie jest nagrywane, tak? Tak, dzisiejsze spotkanie jest nagrywane, więc wszystko mamy pod kontrolą. Pokazuję to pytanie, proszę bardzo. No tak, co zrobić? Co zrobić? Panie Bartoszu? Zachęcam do kontaktu na prywatnego, bo ja, no, myślę, że większość druhów domyśla się, że sprawy takich inwestycji jak zakup samochodu średniego, ratowniczo-gaśniczego, to nie jest wydatek mały. 50% MSWiA tak, chce dać, ale nie chce miasto dać drugiej połowy. No, nikogo się miasta, nikt nie zmusi, tak, gminy, miasta do finansowania. Można wywierać różną presję, tak. Bardzo fajnie te presje są, jeśli mamy przychylnych radnych, tak, na przykład. No, to są lobby też w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, jednak no, obecnie bardzo te środki są, dysponowanie tymi środkami jest bardzo scentralizowane. Więc nie czarujmy się, że
nie chce mi się do końca wierzyć, że MSW dało dotację, a nie jest to uzgodnione z samorządem miasta, gminy. No i na przykład tutaj mówię Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Takie obecnie w tym roku, przynajmniej na terenie mojego województwa, jest montaż finansowy, tak? Czyli Państwowa Straż Pożarna ze środków, którymi dysponuje KSRG, MSWiA, to wszystkie te, które dysponuje PSP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ze środków, które otrzymuje skądinąd z narodowego głównie, w przeważającej większości, no i budżety samorządów, tak, terytorialnych, samorządu gminnego przede wszystkim. Samorządy wojewódzkie dofinansowują też do takich inwestycji w granicach swoich możliwości. Który bogatszy, który ma większe właśnie lobby strażackie, tym dofinansowuje więcej. U nas w województwie to są drobniejsze kwoty ze środków województwa, ale są. Więc co zrobić? Generalnie takie zakupy bez rzeczywiście wsparcia miasta to są praktycznie niemożliwe, nie? Ale zachęcam do kontaktu na prywatnego. No dobra, nie to, że najdę 50%, nie, ale... Słuchajcie, to jak 50% to do Bartka, jak w dym, to na pewno. Natomiast tutaj, Bartek, to o czym powiedziałeś, jak ja się tak przysłuchiwałam, bo mi się wydaje, że to faktycznie ten kawałek taki związany z uzgodnieniem i też z jakby to lobbowanie, ale nie w złym słowa tego znaczeniu, tylko w takim dobrym słowa tego znaczeniu, że rzeczywiście jakby przekonywanie do tego, że to jest potrzebne, tylko pamiętajcie, budżety samorządów, one nie są ustalane w tym, jak pójdziemy teraz w maju, w czerwcu, dzisiaj jeszcze maj mamy, tak, no, w czerwcu, to tak naprawdę my sobie możemy to po prostu wylobować pewnie na przyszły rok. To jest taka perspektywa, tak? Znaczy jakby, że oczywiście może się udać, bo różne rzeczy się zdarzają, tak? Może się okazać, że po prostu w budżecie jest nagle, nie wiem, dużo więcej pieniędzy. To ja w to nigdy nie wierzę, ale generalnie zdarzać się mogą różne rzeczy. Natomiast tak naprawdę realnie to zawsze się planuje po prostu z wyprzedzeniem. To znaczy zawsze trzeba po prostu wychodzić trochę, wyrozmawiać, wylobować te pieniądze na to, żeby w przyszłym roku w budżecie tej gminy, tego miasta znalazły się te pieniądze. Jakby ja nie mówię o województwie, dlatego, znaczy tam też oczywiście budżet jest planowany, ale pewnie trudniej, natomiast w takiej gminie, no to myślę, że to jest po prostu łatwiejsze. Okej, bardzo. Piotr tu fajnie skomentował tą sprawę zakupu tego samochodu, tak? Natomiast obecnie, jeśli chodzi o te montaże finansowe i o to, kto będzie zakupował ten samochód, no przeważa taka praktyka, że zakupuje go, jeśli te dotacje są z tych kilku źródeł, zakupuje go Ochotnicza Straż Pożarna. Z jednej strony jest to obwarowane odpowiedzialnością, że ktoś wydaje, jednostka, która budżet, tak jak powiedzieliśmy, może mieć roczny 17 tysięcy złotych, nagle dostaje 3-4 dotacje i pojawia się 1 000 000 złotych na koncie, robi potężne zamówienie, może pomóc gmina, może pomóc firma zewnętrzna, ale odpowiedzialność zawsze będzie po stronie zamawiającego. No ale plus jest taki, że własność tego samochodu będzie jednostki OSP, a utrzymywać, finansować i tak będzie musiała gmina. To jest bardzo dobre, jeśli budujemy taki jakby potencjał właśnie finansowy, majątkowy Ochotniczej Straży Pożarnej. Ale tutaj bez samorządu... No daleko nie zajedziemy, no to jest po prostu... Daleko nie zajedziemy. Tak, tak, nie zajedziemy, bo nie będziemy mieli kupionego tego wozu, to też jakby swoją drogą, ale... Zauważcie, tak. że właśnie to są czasami takie dyskusje, rozgrywki, tak, że ktoś chce nam dać, ktoś nie chce wam dać, także musimy być bardzo dobrze zorientowani, tak, jeśli chodzi o te sprawy właśnie tego pozytywnego lobby, tak, bo ja to jak najbardziej mówię w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Kto daje, do kogo trzeba się w tych sprawach zwracać, więc te relacje z samorządem, z Państwową Strażą Pożarną muszą być bardzo dobre i
muszą wiedzieć, że jesteśmy jakby godni, tak, jako dana OSP, o taką pomoc się zwracać. No, o relacje zawsze trzeba dbać, po prostu. Ja tutaj znalazłam takie pytanie, które jest od Dawida. Pieniądze dla OSP na sprzęt zawsze się znajdą, ale gdzie trzeba uderzać, aby pieniądze pozyskać, szczególnie na MDP, wyjazdy, obozy, półkolonie czy inne atrakcje. No i to jest trochę tak, z jednej strony to, co powiedzieliśmy już, Dawidzie, można się starać na przykład o te środki w ramach konkursów ofert ogłaszanych przez gminę. Teraz akurat się wydarzają różnego rodzaju tam na wyjazdy, na wakacje, na półkolonie, albo w trybie tym pozakonkursowym, bo to jest bardzo częsta praktyka w wielu gminach, zwłaszcza takich mniejszych. Ja owszem pracuję w dużej gminie w Warszawie, ale mieszkam pod Warszawą i tutaj też działam w stowarzyszeniu takim po prostu wiejskim. No i tu naprawdę te wszystkie półkolonie, wszystkie wakacje to są w trybach pozakonkursowych, takich tych małych grantów, no bo one są trochę nie do za... Znaczy niekiedy, znaczy jasne, wiadomo, że je zaplanujemy, ale jednak łatwiej jest tutaj w tym trybie takim do 10 tysięcy pozyskać na to jakieś pieniądze. Okej. To ja tyle. Bartek, czy ty widzisz jakieś pytanie, na które byś chciał odpowiedzieć, bo nie chcę ci zabierać też wszystkiego, żebyś mówił. Widzę, znaczy generalnie jest dynamicznie, to jest fajne, nie? Natomiast widzę sprawę na przykład obozów, tak? Wyjazdy, półkolonie, obozy MDP. Teraz jest to taka gorąca sprawa z uwagi na to, że no nie wiem jak w innych województwach, tak, ale no te pieniądze w końcu gdzieś do komend powiatowych poszły, komendy podpisują umowy na organizację, dotacje na OSP, na organizację obozów młodzieżowych drużyn pożarniczych. Nie wiem jak u nas pojawił się problem, że te dotacje są sporo mniejsze niż oczekiwane. Jest to dość późno, mamy taki, no właśnie, gdzie znaleźć kolejne środki, żeby wesprzeć takie wyjazdy, więc głównie te samorządy cały czas są na pudle, że głównie wszyscy zwracają się do samorządów, właśnie to, co Monika mówiła, tak, choćby teraz to jest dobry moment, że jeśli organizujecie w sierpniu obóz, to taki mały grant można próbować uzyskać. Można też uzyskać z pieniędzy tak zwanych alkoholowych, tak, tych prewencyjnych. Gminy muszą te pieniądze wydawać i często jeśli w programach obozów znajdzie się taka profilaktyka, można próbować te środki z gmin uruchomić już poza dotacjami, bezpośrednio z budżetu gmin, a też myślę, że w trybie dotacji też by można się starać. Na korkowe. Proszę? Mówiłeś teraz o korkowym, tak? Natomiast no myślę, że niedługo w końcu ruszy ten program wspierania młodzieżowych drużyn pożarniczych, gdzie temat choćby obozów będzie no, trochę jaśniejszy, trochę bardziej transparentny, tak? Żeby można dofinansować. Też było wcześniej tutaj na czacie, pojawiła się sprawa choćby tych środków z FIO, tak? Znam organizacje, które na takie obozy dostały środki. Także, jak najbardziej to się mieści w tych celach, które FIO realizuje i można próbować. Wiadomo, to musi być dużo, dużo wcześniej, ale kto nie próbuje, ten nie ma. To jest podstawowa zasada, jeśli chodzi o pozyskiwanie tych środków zewnętrznych. Agnieszka podpowiada też różne jeszcze rzeczy, że Fundacja Lotto, Fundacja PZU i jeszcze inne różne możliwości. Jasne, to też się zgadza. Jeśli byście chcieli poszukać w ogóle jakichś środków, niekoniecznie z konkursów, które są robione przez gminy, no to mam taką jedną stronę, fundusze.ngo.pl. Jest związana ona z NGO.pl, owszem, ale rzeczywiście, już mówiąc poważnie, ja Was zapraszam na tą stronę, tam możecie sobie po prostu wyszukiwać tematycznie różnego rodzaju konkursy, a też jakby po lokalizacji, tak, co Was interesuje.
Więc tam faktycznie można po prostu znaleźć różne środki. Oczywiście to nie jest jedyna strona. Wiadomo, że jest ich więcej. No cóż, ja polecam tą, bo ją znam i wiem, że jest sprawdzona. Natomiast trochę wracając do tego, co tutaj się jeszcze pojawia wśród tych pytań, to Przemek nam się pyta o to, czy skąd szukać pieniędzy na stulecie OSP? Że gmina obiecała, że zabezpieczenie, ale no jest takie pytanie. Szukać na przykład u lokalnych przedsiębiorców. No i Przemek, tak, szukać u lokalnych przedsiębiorców. Bo to jest też taki kawałek, który jak najbardziej współpraca z biznesem, współpraca z lokalnymi, zwłaszcza przedsiębiorcami, to jest kawałek do waszego zdobywania środków do budżetu. I tutaj niekoniecznie będą to pieniądze. Tak, we współpracy z biznesem niekoniecznie będą to pieniądze, bo to mogą być zupełnie też inne rzeczy. Takie, że dostaniecie po prostu coś od tego lokalnego przedsiębiorcy, co wam będzie potrzebne, więc już nie będziecie musieli wydawać na to pieniędzy. Możecie jakby szukać innych też sojuszników, którzy was wesprą. Nie mówię, bo to jest konkretna rzecz, tak, czyli wasze stulecie. Ale jak ja sobie myślę o nawiązywaniu współpracy, na przykład w organizacji takich obozów, o których, czy pół kolonii bardziej powiedzmy, że pół kolonii, to tutaj też no pewnie to robicie po prostu, tak, że współpracujecie z lokalną, nie wiem, szkołą, biblioteką czy czymś tam, tak, żeby nie płacić za na przykład przestrzeń albo za to, że będą zajęcia w bibliotece robione, jakby wy robicie te półkolonie, wy jakby odpowiadacie za bezpieczeństwo dzieci, ale organizacje, ale macie jedne zajęcia, które są w bibliotece prowadzone przez osoby tam zatrudnione i prowadzące tam bibliotekę. To jest też jakby taki pomysł na to, żeby niekoniecznie tylko szukać pieniędzy, tylko po prostu w ogóle współpracy. Okej. Okay. Tak, to jest trochę, mi się wydaje, w ogóle zaczęliśmy poruszać chyba temat w ogóle dywersyfikacji takich dochodów Ochotniczej Straży Pożarnej, tak, żebyśmy się nie zamykali tylko i wyłącznie na te dotacje, gmina PSP, gmina PSP, tak, bo tych możliwości jest dużo więcej, o czym tutaj bardzo fajnie, że piszecie, tak, Lasy Państwowe, ostatnio też info na priwa. Nie, ale naprawdę piszcie do lasów, lokalne grupy działania, przede wszystkim te środki na granty, też większe jakieś działania inwestycyjne, jeśli macie koło strażnicy, może u was jest lokalna grupa rybacka na przykład, tak, tam są mniejsze pieniądze, ale uwierzcie mi, czasami mały zabieg w statucie i możecie wnioskować właśnie o na przykład jakieś organizacje, jakieś imprezy, która, no, o dofinansowanie jakiejś imprezy, która wpisze się w wasze świętowanie, tak? Albo z pieniędzy promocji tych lokalnych grup też często. Więc tutaj te środki rzeczywiście można próbować. Równe szanse, Agnieszka Piecyk, tak? Ja osobiście mam niezwykły sentyment do tego programu, bo kilkanaście, 15 lat temu to był pierwszy program, którego jako Ochotnicza Straż Pożarna zawnioskowaliśmy z sukcesem. I później kilkakrotnie ubiegaliśmy się również z sukcesem o takie dotacje. I wiem, że został przedłużony nabór w ramach konkursu regionalnego Równe Szanse do 10 bodajże czerwca. Więc a nie do 15? Albo może i do 15. Nie wiem, też nie pamiętam, ale widziałam, że rzeczywiście, bo my mamy patronat nad tym, patronat NGO jest na Równe Szanse i tak, rzeczywiście widziałam, że tam został przedłużony nabór. Może poszukamy dla was potem tego linku, żeby tutaj wrzucić, żebyście mieli, o, do 7 napisała nam Ewa, dziękujemy Ewo za tą precyzyjną informację, może też ktoś z was ma pod ręką link i wrzuci, żeby też inne osoby miały możliwość ewentualnego skorzystania z tego programu, bo faktycznie on jest bardzo, bardzo fajny i rzeczywiście ludzie go chwalą. Chwalą go też dlatego, że tam jest dobra obsługa, taka merytoryczna i można się dopytać o różne rzeczy. Oczywiście nie jak tam napisać wniosek, bo o to nie, ale o różne rzeczy można się zawsze dopytywać. Słuchajcie, no trochę rzeczywiście rozmawiamy o takich kwestiach dywersyfikacji, jak to ładnie ująłeś, Bartku, tych źródeł finansowania OSP.
I ja chciałam też jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć tutaj, bo mówiliście, i znowu wracam do obozów, no bo mówiliście o tych obozach i półkoloniach czy koloniach, ale też trochę jest tak, że jasne, my się staramy o to, żeby mieć na to pieniądze, ale czasami rodzice, opiekunowie muszą dopłacić. No i oczywiście oni mogą dopłacić, ale pod warunkiem, że my jako OSP prowadzimy albo działalność gospodarczą, co nie wiem, czy wy robicie, pewnie część z was może mieć zarejestrowaną, albo taką prostszą trochę w obsłudze działalność, czyli odpłatną działalność pożytku publicznego. No i ta odpłatna działalność pożytku publicznego w bardzo dużym skrócie, bo też zaraz dostaniecie link do informacji, to jest po prostu pobieranie opłat od uczestników naszych, czyli od tych rodziców na przykład, którzy wysyłają dzieci na półkolonie, na to konkretne działanie, ale my jako to OSP nie możemy nic na tym zarobić. Czyli po prostu przychody równają się kosztom. Co akurat w przypadku organizacji półkolonii czy innego rodzaju wypoczynku nie jest w ogóle zupełnie trudne. Więc to, co wy jakby musicie zrobić, żeby mieć taką odpłatną działalność pożytku publicznego jako OSP, to musicie prowadzić działalność pożytku. I Bartek powiedział bardzo wyraźnie, nie chodzi o to, żebyście byli organizacją pożytku publicznego. Nie, chodzi o to, że już będąc ochotniczą strażą pożarną, prowadzicie działalność pożytku publicznego. Znakomitej większości. I to jest jeden warunek. Drugi warunek jest taki, że ta działalność musi się mieścić właśnie w tych tak zwanych sferach pożytku publicznego. To strasznie brzmi, ale rzeczywiście jest opisane znowu w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Tam jest tych sfer, nie pamiętam, z 38, z tego po prostu bardzo, bardzo dużo. Więc wszelka działalność, którą wy robicie, taka dodatkowa, nie mówię o tej takiej ratowniczej, tylko ta dodatkowa właśnie, typu edukacja, wychowanie, nie wiem, kultura i tak dalej, ona się mieści w tych sferach, więc już załatwione. No i trzeci warunek, musicie sobie przed tym, zanim rozpoczniecie, zobaczyć u siebie w statucie, czy macie wpisane takie słowa. Możemy prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie albo wszelkie cele są realizowane w ramach odpłatnej działalności, nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego. Jeśli tego nie macie, to podejmujecie wtedy uchwałę. Kto podejmuje? Tu jest różnie, czasem robi to walne, czasem robi to zarząd. O tym, że chcecie taką działalność rozpocząć, wyliczacie sobie, wpisujecie tą, powiedziała, tą sferę, w której chcecie tą działalność robić. Potem sobie robicie tak zwaną kalkulację kosztów, czyli ok, liczycie, dobra, półkolonia będzie kosztowała tyle i tyle. To znaczy, że mamy tyle z gminy od jednego dziecka, znaczy, że jak chcemy tam tych dzieci mieć 10, to musimy mieć, nie wiem, po 100 zł, bo nam się wtedy budżet zamknie. I już. I wtedy możecie normalnie przyjmować te opłaty. Ja powiedziałam to w super dużym skrócie, ale do mniej więcej taka jest zasada. Okej, ja się nagadałam, Bartek, więc teraz ty musisz przejąć pałeczkę, bo ja się muszę wody napić. Tak, tutaj napomknęłaś o sprawach statutowych, tak? Jeśli chodzi o tą działalność odpłatną, czy to będzie uchwała, czy to działalność będzie wpisana w statucie danej OSP. Krzysztof Kubasik znów aktywnie, bardzo fajnie napisał, że ich statut OSP, 22 zadania, jakimi się możemy zajmować, ma wpisane. Trzeba szeroko myśleć, wtedy daje to duże możliwości i pozyskiwanie, tak? Mówi tutaj o choćby Polonia i Polacy za granicą, tak? Czyli myślenie, słuchajcie, świetne, bardzo szeroko o tej działalności OSP, dzięki czemu mogli pomóc Ukraińcom, tak? Którzy należą do lokalnej OSP. No, świetna sprawa, także patrzcie, ile, jak otwierają się te możliwości. Monika mówi o działalności odpłatnej, tu mówimy o tych celach statutowych. Pewnie zaraz byśmy doszli do 1% podatku, tak, jeśli rejestrujemy się jako organizacja pożytku publicznego i możemy mieć no, zdywersyfikowane właśnie te źródła dochodu. Bo też weźcie też pod uwagę to, że ja mam takie doświadczenia przynajmniej, że pieniądze dostają ci, którzy kiedyś zacny druh działacz związkowy powiedział mi tak,
że żadna OSP, która nie ma takiej działalności dużej, porządnej, może tak, użył słowa porządnej, nie dostanie środków. Chętnie do niej nie przygną sponsorzy. I to się, powiem wam, sprawdza, że jeśli pokażecie, że macie pieniądze z fundacji z Warszawy, pokażecie, że macie pieniądze z 1%, czyli nie wiem, kilkaset, kilkadziesiąt osób dało wam takie dotacje, pokażecie, że dotacje macie z powiatu, no to gmina wam chętnie, nie będzie chciała gorsza być, tak? Podobnie województwo. Więc jest takie domino, że jeśli pokażecie, że macie dużo członków, że macie młodzież, że kręcą się koło tego rodzice, że macie sojuszników, lokalnych przedsiębiorców, którzy wam chętnie dają jakieś dotacje, że robicie to transparentnie, że jeśli gmina wam nie da, wy i tak sobie poradzicie z danym działaniem, tak? Czy to z zakupem sprzętu, czy organizacją jakiejś imprezy. Uwierzcie mi, z roku na rok będziecie coraz mocniejsi finansowo i w konsekwencji, jeśli chodzi o wasze działania, coraz bardziej będą atrakcyjne i efektywne, tak? Bo tą skuteczność działań chyba najbardziej nam chodzi, tak? No dobra, okej, no to jeszcze trochę cały czas kręcąc się wokół tych różnych źródeł finansowania, to ja takie trochę wskoczę na coś, co nie wiem znowu, czy z tego korzystacie, czy nie, bo jeśli chodzi o 1%, to widziałam, tam się pokazywały informacje, że również w waszych budżetach 1% jest obecny. Natomiast ja jestem ciekawa, czy wy robicie różnego rodzaju imprezy? No halo, ja jestem, w ogóle wychowałam się na wsi i zawsze u nas OSP robiła imprezy różnorodne, więc ja trochę nie wierzę, że nie robicie. I teraz impreza jest okazją do tego, żeby również zebrać pieniądze. W najprostszy sposób zbiórka publiczna. Zarejestrowanie takiej zbiórki nie jest w ogóle nie jest skomplikowane. Zbiórkę można zarejestrować, zgłosić, po prostu się to zgłasza na 7 dni przed zrobieniem i chodzenie potem z puszką, czy postawienie nawet takiej puszki w czasie takiej imprezy jest naprawdę po prostu jednym z super sposobów zdobycia środków na kolejne takie działania. Samo rozliczenie też potem tej zbiórki publicznej nie jest w ogóle skomplikowane, bo po prostu zgłasza się to wszystko na zbiórki.gov.pl. Samo to zgłoszenie, tak jak już powiedziałam, 7 dni przed albo 3 dni, jeśli to jest elektroniczne zgłoszenie. No i potem też rozliczenie można zrobić tą samą drogą. Tam się po prostu wpisuje, ile się zebrało i na co to zostało wydane. Więc naprawdę zbiórka publiczna jest jedną z możliwości. Co więcej, słuchajcie, jeśli chodzi o zbiórkę publiczną, można ją sobie zgłosić na, nie wiem, cały rok. Można też taką permanentną, czyli tam na całe życie istnienia, ale tego nie polecam, bo ciągle się trzeba rozliczać. Natomiast, znaczy jakby cyklicznie, tak, rozliczać się musimy, bo musimy być transparentni. Natomiast takie zgłoszenie sobie zbiórki, teraz się zaczynają te wszystkie letnie imprezy, które na pewno będziecie, znaczy tak, na pewno będziecie robili, bo już widzę, że po prostu piszecie o tym. Więc zgłoszenie sobie takiej zbiórki, nawet jeśli wy tej puszki nie postawicie w tym konkretnym dniu, no to i tak jest lepiej, jeśli jej nie zgłosicie, tak? Znaczy jak będziecie mieli zgłoszoną, zawsze możecie postawić. Nie musicie, nie? Bo stwierdzicie, dobra, to nie jest ten moment, ale możecie. No dobra, to znowu nagadałam się tutaj, co wy możecie, a patrzę sobie z boku. No tak, jakie tutaj ostatnia impreza charytatywna z muzyką elektroniczną dla uchodźców z Ukrainy. Marcin, super, ale a mieliście wtedy zbiórkę? Czy jak? Bo trochę się dopytuję. Dobra, Monika Karłowicz, pozdrawiamy bardzo. Bal charytatywny, tematyczny, połączony ze zbiórką. Tak, może być też bal charytatywny, czy jakby dowolny event, który robicie i dodatkowo dołożenie do tego zbiórki publicznej jest naprawdę jednym, moim zdaniem, z prostszych sposobów zdobywania środków takich od osób prywatnych. Bartku, czy coś zauważyłeś, czego ja nie zauważyłam w pytaniach, które się pojawiają?
Nie, nie. Cieszę się, że tyle przykładów sami podajecie, choćby tych miejsc na dofinansowanie. Warto takimi informacjami się właśnie wymieniać. Ale tak, do czego tutaj dążymy też, tak? Po raz kolejny mówię słowo dywersyfikacja, ale myślę, Monika, że te zbiórki są robione, tak? W taki czy inny sposób, ale są. Ja bym chciała te takie konkretnie legalne, wiesz? Okej, bardzo dobra informacja, tak? Bo na tym nam zależy. Ale tutaj rzeczywiście czasami one padają, tak? Tutaj druh przysiek. No napisał o organizacji festynu, tak, ja rozumiem oczywiście, Krzyśku, tak też widziałam tą informację, że po prostu tak, że pada, no i że wtedy jest słabo. Ja wiem, sama przechodziłam przez takie różne imprezy, które są pod chmurką i te chmurki często były i że wtedy jakby było to trudne. No tak, no ale zgłoszenie zbiórki jest trochę niezależne, o czym na przykład napisała tutaj Marta, że mają zbiórkę zgłoszoną zawsze od kwietnia do końca roku i że działają na różnych płaszczyznach. Super, to jest też jakiś dla mnie świetny przykład na to, co można robić i żebyście też z tego korzystali. W komentarzach pojawiło wam się też link do tego, do zbiórek. A dzisiaj, słuchajcie, muszę się z wami podzielić tą informacją, bo nie wiem, czy korzystacie również z darowizn takich, no wiecie, internetowych darowizn różnych. My mamy jako NGO takie narzędzie, wpłacam NGO.pl i dzisiaj właśnie pojawiła się informacja, że dzięki temu narzędziu organizacje zebrały już 2 miliony złotych, ponad 2 miliony złotych. Ja wiem, może to nie jest tyle, co zbiera WOŚP, ale jednak mimo wszystko, moim zdaniem to jest fajna informacja. To jest narzędzie darmowe, to znaczy nawet nie miałam zamiaru o tym mówić, bo nie miałam tego wpisanego w scenariuszu, ale to jest informacja z ostatniej chwili, więc się z wami dzielę. To narzędzie jest darmowe. W komentarzu też dostaniecie po prostu link do tego, żeby sobie je sprawdzić. Można tam ustawić wpłaty też takie cykliczne. No i tam dajemy po prostu różnego rodzaju szablony i ułatwienia. W związku z tym, żeby łatwiej wam było zbierać darowizny, takie po prostu internetowe. Połączenie na przykład takiej zbiórki publicznej i zbierania i informacji, że jak no dobra, nie masz pieniędzy w gotówce, bo ludzie teraz często mówią, nie dam, bo nie mam w gotówce pieniędzy, to okej, no dobra, ale możesz wpłacić zawsze darowiznę. Proszę cię bardzo, tutaj masz informację, jak to zrobić. Jasne, skuteczność jest różna, ale warto próbować. Czy się gdzieś pojawiło jakieś pytanie? Nie wiem, czy się pojawiło. Raczej dobre praktyki, tak? To świetnie. Tak, także czytajcie, notujcie, bo są naprawdę świetne. Mhm. Przykład współpracy. No i właśnie to mi się podoba, że cały dochód idzie na obóz NDP, tak? Ta celowość, tak? Bo często popełniane błędy w tych zbiórkach to jest, a zbieramy, zobaczymy ile zbierzemy, no to coś tam zrobimy, tak? Natomiast jeśli jest konkretny cel, jest to obóz, jest to pomoc Ukrainie, jest to zakup instrumentu, tak? Jeśli jest, nie wiem, orkiestra strażacka, DDP, tak? Chcemy ubrać DDP, dziecięcą drużynę pożarniczą, potrzebujemy tam jeszcze tak, małych koszarówek, to wiecie, to napędza, tak? Mama, tata, dziadek, ciocia, sympatycy, więc o tym też myślicie, naprawdę. Jeśli mówiliśmy o 1%, jeszcze Monika, może do tego za chwilę wrócimy. Wiem, że teraz, nie wiem, czy śledzicie to, tak, ale jest takie zagrożenie, że troszeczkę te środki z 1% będą mniejsze. Widziałem na NGOP dzisiaj, że podpisują się organizacje. Jest apel, tak. Apel, tak, żeby ten 1% zwiększyć do 1,5%, tak? Dobrze widzę. Więc to jest na pewno istotne, żeby tą formę wsparcia organizacji pozarządowych, a także siłą rzeczy, tak? Jesteśmy jako ochotnicze straże pożarne organizacjami pozarządowymi. Tą formę wsparcia nie tylko zostawić, nie tylko wesprzeć, ale poszerzać ją. Nie wiem, czy jakie wy macie doświadczenia, tak? Natomiast ja podzielę się tym, które u nas w OSP Kresocin funkcjonowało.
Pierw zbieraliśmy te pieniądze jakby posiłkując się Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. Wówczas zbieraliśmy, to był 2008 rok bodajże, od 2 do 3 tysięcy złotych, tak, rocznie, i za to zawsze kupiliśmy, a to używany klarnet, tak, bo te pieniądze przeznaczaliśmy na działalność orkiestry, a to jakiś używany puzon, tak, takie drobne wydatki. Natomiast no pewnie ktoś zaraz napisze, że związek ma swój regulamin, tak, przeznaczania tych środków i na poszczególne oddziały też idzie pewna część tego 1%, ale powiem wam, że to na przestrzeni kilku lat, no wolę mieć te 85% jako zarząd OSP do dyspozycji, niż ich nie mieć. My zebraliśmy na przestrzeni bodajże 6 lat, kiedy w ten sposób zbieraliśmy, w granicach 25-30 tysięcy złotych. I wówczas, kiedy przekroczyliśmy magiczną granicę 6 tysięcy złotych, zbieranych w ten sposób poprzez 1%, zarejestrowaliśmy się jako oddzielna OPP. No i dzisiaj od kilku lat zbieramy między 13, 16, 17 tysięcy złotych. I uwierzcie mi, rokrocznie to daje naprawdę bardzo fajne wsparcie. Więc rozważcie sobie u siebie, tak? Przetestujcie może to rzeczywiście na tym narzędziu, jakie związek OSP daje. To jest, myślę, że naprawdę warto tutaj tak spróbować. Nie wiążecie się wtedy żadnymi obwarowaniami typu sprawozdawczość. Trochę sprawozdawczości jest zawsze. Nie, mówię o tej formule, tak, przez związek, a później rejestrując się jako oddzielna OPP, tak jak było w naszym tu przypadku w OSP Krasocin, naprawdę można bardzo stabilny ten dochód uzyskać. I co najfajniejsze, ochotnicze straże pożarne mogą teraz praktycznie bez... Jeszcze nie, od lipca. Tak, ale no miesiąc czasu, tak? Więc są uprzywilejowane w tym kontekście o ubieganie się o status organizacji pożytku publicznego, więc pewnie też niedługo, tak, wypuści NGOPL taką infografikę i pewnie się nią podzielimy z wami wszystkimi. I tak, możemy uświadomić, przypomnieć o tym. Tak, dzięki Bartku, powiedziałeś o takiej rzeczy, którą w ogóle robimy w ramach projektu, bo ten dzisiejszy live to jest, tak jak powiedzieliśmy, no, trochę pierwszy, dlatego że my zajmujemy się jako NGOPL, zajmujemy się poradnictwem dla was, więc ja też na co dzień odpowiadam na różne pytania, które trafiają do mnie, no ale trochę dzisiaj chcieliśmy z wami porozmawiać o tych pieniądzach, a mówię chcieliśmy, bo już byśmy się trochę zbliżali do końca. Tak, live będzie zapisany, Karolino, natomiast nie, Karola to była, przepraszam, nie Karolina. Dobra. Tak, ale live będzie zapisany. Co więcej, my chyba będziemy chcieli też ten live jakoś jeszcze obrobić i wykorzystać różne rzeczy. Natomiast ja też chyba, korzystając z okazji, że was jest jednak tutaj trochę i macie super fajne pomysły, to chcieliśmy was podpytać z Bartkiem, na jakie jeszcze tematy chcielibyście się z nami spotkać? No bo teraz był taki temat, wiadomo, pieniądze, zawsze przejdą, wszyscy przejdą na pieniądze, więc weźmy pierwszy temat z brzegu, czyli pieniądze. Ale jaki jeszcze temat taki poradniczy byłby dla was interesujący? Czy na przykład właśnie to, w jaki sposób zostać tym OPP i w ogóle porozmawiać sobie o tym statusie OPP? Czy o jakichś zmianach, które są gdzieś robione, nie wiem, takich formalnych rzeczach? No coś, co jest jakby dla was interesujące. Bardzo czekamy na wasze głosy teraz, ale też oczywiście na wasze głosy na naszych wszystkich mediach społecznościowych, mailach i wszystkim, tu zaraz Monika pewnie wrzuci wszelkie informacje. No i tak patrzę jeszcze, czy jakieś pytania nam się pojawiły. Ja tylko chyba chciałam jedną rzecz jeszcze powiedzieć, że tu Agnieszka napisałaś, że zbiórki można robić różne, na przykład zbiórki elektrośmieci od mieszkańców. Tak, tylko tyle, że jakby zbiórki elektrośmieci czy jakieś rzeczy, znaczy tak, zbiórki elektrośmieci, jeśli zbieracie elektrośmieci, to potem je trzeba sprzedać, więc tutaj do tego to raczej działalność gospodarcza, chociaż to nie jest do końca jasne.
bo z tym jest bardzo różnie i ja trochę się nie podejmuję jakby odpowiadania na to, jak to zrobić tak super legalnie, no ale generalnie wiem. Natomiast to, co rzeczywiście jeszcze też można zrobić, no nie trzeba robić faktycznie tylko zbiórki publicznej, takiej pieniężnej, ale można robić zbiórkę publiczną rzeczową. I to się bardzo często zdarza, na przykład takie zbiórki, które są zbiórkami, nie wiem, rzeczy. No, ja mam takie przykłady jak zbieranie karmy i różnych rzeczy do schroniska dla zwierząt. No to tutaj właściwie nie zbiera się pieniędzy, tylko się zbiera po prostu rzeczy. I to jest mój najczęstszy przykład. No dobra, to Ania, ja chyba tyle. Ania, wiesz, poruszymy jeszcze może ten temat. Ania Nowicka, nasza jednostka ma wsparcie w sołectwie. W zeszłym roku otrzymaliśmy 20 tysięcy. Pewnie okay. Mówi o funduszu sołeckim. To mów. I to powiem wam, że w to warto uderzać. Warto mieć te dobre relacje właśnie w sołectwie, tak? Być mocnym. Dlatego, że środki z funduszu sołeckiego wprawdzie nie mogą iść dotacją na organizację, tak, ale można po prostu sfinansować bezpośrednio z budżetu gminy bardzo fajne rzeczy, które normalnie nie dostaniecie pieniędzy. Wiem to jakby, bo też się tym na co dzień zajmuję, wiem co jednostki też, sołectwa wpisują na rzecz jednostek. Były tam dofinansowania właśnie zakupów jakichś samochodów, ale były też środki na choćby umundurowanie, remonty strażnic, które są komunalne, czyli własnością gminy, tak? Więc myślcie o tym i wnioski nie zawsze musi złożyć sołtys, może też grupa mieszkańców, więc tą procedurę też warto, żeby sobie rozjaśnić, bo są tam coraz większe pieniądze, o tym pamiętajcie. Okej, okay, tu jeszcze się pojawiło pytanie od Tomka dotyczące tego, że od początku roku faktycznie firmy, które dotują instytucje sportowe, mają dodatkowy benefit z tego tytułu. Czy wiecie, czy może jest coś takiego również w przypadku dotacji na OSP? Nie ma. To jest przywilej, który jest na rzeczy, które są związane ze sportem i z kulturą. To są jakby dwie rzeczy, które wynikają z polskiego, nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, ładu, chociaż może już się teraz tak nie mówi. No tak, to znaczy po prostu trochę nie wiem, jak nazwać tą ustawę. No wtedy się nazywała Polski Ład. I faktycznie to jest też tak, że tam są, jest ulga sponsorska na sport i na kulturę. Ale trochę wam powiem i powiem wam to szczerze, że my próbujemy w NGO.pl jakby opisać to dobrze i to jest totalnie niejasne też do końca, jak z tego korzystać. I kto, znaczy, no na pewno mogą korzystać z tego te firmy, które faktycznie, nie wiem, jak przekazują na klub sportowy, a klub sportowy prowadzi działalność gospodarczą, to okej, to w ogóle nie ma problemu. Ale czy jak już nie prowadzi działalności gospodarczej i prowadzi tylko odpłatną, to jeszcze okej, ale jak nie ma ani takiej, czy można, to jest naprawdę niejasne, z tych przepisów to jasno nie wynika. No na pewno nie ma czegoś takiego na OSP, ale nie wiadomo, co się pojawi dalej, tak? Znaczy jakby to było wpisane po prostu w tą ustawę podatkową, w tę zmianę. Więc tak ci mogę, Tomku, odpowiedzieć na to. Krzysztof, ja rozumiem, że to w jaki sposób zainteresować młodzież naszą strażą i jak wygrać ze smartfonem, to jest jakaś propozycja też tematu do rozmowy takiej z wami. Będziemy je spisywać, te różne tematy, więc dziękuję ci bardzo. Chyba jeszcze z takich rzeczy, które miałam powiedzieć, to chciałam was zaprosić do dołączenia, tak, po pierwsze do odwiedzenia poradnika NGO.pl i dostaliście różne linki, bo tam rzeczywiście dużo informacji. I też zapraszam was do dołączenia do grupy formalności w NGO, to jest taka grupa, która jest prowadzona przez NGO, ale otwarta dla wszystkich organizacji. No i co? No i widzimy się w jakimś fajnym, przyjaznym terminie.